Dzień dobry. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Jerzy Grzegorzewski, wójt gminy Chmielno. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Panie wójcie, ruszyła inwestycja w Korzyczkowie. Dobra wiadomość dla mieszkańców. No, dobra wiadomość dla mieszkańców, oczywiście przede wszystkim tych, którzy mają swoje pociechy w szkole w Korzyczkowie, ale no, również i dla innych, dla dorosłych, bo wiadomo, z sali gimnastycznej będzie korzystało całe społeczeństwo. No, jest to po prostu dokończenie cyklu budowy sal gimnastycznych. Tak jak na początku kadencji ogłosiłem, że wybudujemy dwie sale gimnastyczne, no to słowa dotrzymuję. Pierwsza sala powstała w zeszłym roku w Bożystowie i teraz prawie identyczna sala pod względem gabarytów, trochę inny kształt, bo jest inna bryła budynku szkoły w Korzyczkowie, ale powstaje i do końca roku, termin jest bodajże do końca listopada. Wykonawca jest ten sam, firma Repiński z Kościerzyny, więc wykonał w terminie salę w Bożystowie. To jestem przekonany, że wykona w terminie z takim samym skutkiem, czyli pozytywnym, w tej samej jakości i standardzie w Korzyczkowie. No, dzięki temu wszystkie cztery duże szkoły podstawowe, które mamy w gminie Chmielno, będą miały sale gimnastyczne, czyli można powiedzieć, że zapewnienie zajęć z WF-u i poziom kultury fizycznej będzie dla uczniów, no można powiedzieć, prawie wszystkich uczniów ten sam. No, jest jeszcze szkoła trzyklasowa w Ryskowie, no ale wiadomo, że dla tego typu szkoły no, ten obiekt po prostu byłby no, nieprzydatny dla dzieciaków, powiedzmy, trzyklasowych. Zresztą jest możliwość skorzystania, gdyby była taka potrzeba, z sąsiednich, prawda, szkół. Nie tak dawno wojewoda podpisał, dofinansowanie jest i droga w gminie Chmielno będzie dofinansowana. To się zgadza. Otrzymaliśmy od wojewody dofinansowanie w wysokości połowy kosztów. To dofinansowanie, przewidywane koszty budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową w ramach poprawy infrastruktury drogowej w gminie Chmielno. Planowany koszt był około 3,5 miliona. Ostatecznie po przetargu jest to 2 miliony 880. No i na połowę tych kosztów dostaniemy dofinansowanie z wojewody, z budżetu centralnego. Także inwestycja, umowa z wykonawcą jest już podpisana, plac budowy przekazaliśmy, także dosłownie w tych dniach, jeśli nie dzisiaj, budowa ruszy. Mówimy o inwestycjach, ale radnych i wielu mieszkańców zainteresował temat zagospodarowania gminy Chmielno i wiele kontrowersji wzbudził pewien fragment gminy, i to na ostatniej sesji radni mieli trochę zastrzeżeń. Zgadza się. To znaczy, ja od początku kadencji stoję na stanowisku, że wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, najlepiej w całej gminie, tak jak to zrobiła, można powiedzieć, gmina Stężyca, sąsiednia, i radnym wielokrotnie ten przykład podawałem, zaowocuje zwiększeniem inwestycji i zwiększeniem inwestycji, nie tylko inwestycji, powiedzmy, strategicznych przedsiębiorstw, ale również budownictwem jednorodzinnym. Bo wiadomo, plan zagospodarowania przestrzennego daje inwestorowi pokupnie działki, no można powiedzieć, prawie natychmiastową możliwość budowy. Jeśli planu tego nie ma, no tak gwoli ścisłości, to plany były, ale w latach, pod koniec lat 80. te plany straciły ważność i gmina w zasadzie jest zobowiązana do, powiedzmy, uchwalenia nowych planów zagospodarowania. Więc ten plan, jeśli chodzi o Chmielno konkretnie, no to jest tylko modyfikacja tego planu, bo wiadomo, przez kilkanaście lat tam wiele rzeczy się wydarzyło, powstały nowe obiekty, w tym obiekty przemysłowe, typu Ubojnia Drobiu, a wkoło powstają
czy zostały wydzielone w międzyczasie działki budowlane, bo trudno mieszkańcom czy właścicielom działek zabronić podziału nieruchomości z tego tytułu, że istnieje ubojnia. Ale plan powinien po prostu zapewnić jakąś strefę ochronną wokół takiego na przykład dużego obiektu i wtedy nie byłoby konfliktów. Także niestety, jeśli chodzi o Chmielno, te działania są spóźnione. Podobnie te kontrowersje, które pan, o których pan mówi, to tyczyły akurat planów zagospodarowania na Maksie, przy czym tam są dwie części po południowej stronie drogi wojewódzkiej, tam gdzie jest w tej chwili od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje firma meblarska produkująca meble, Foggia, to ten plan został przyjęty jednogłośnie, a plan po północnej stronie części Maksu no, wzbudził kontrowersje wśród radnych. I oczywiście ja kontrowersją się nie dziwię. Nie? Mnie tylko zaskoczyła, bym powiedział, spóźniona reakcja radnych, no, głównie przewodniczącego, bo przewodniczący rady, pan Marian Kwidziński, był, bym powiedział, zaciekłym przeciwnikiem uchwalenia tej części planu. Argumentował to tym, że część terenów, które poprzednio była mieszkaniowych, została po prostu zamieniona na tereny po prostu rolnicze. Fakt jest taki, że te tereny rolnicze, one nic się nie zmieniło. Tam w dalszym ciągu rolnicy uprawiają pole, prawda, i one są terenami rolniczymi. Z tym, że w trakcie uchwalania generalnie koncepcja tych planów polegała na tym, że w planach zagospodarowania były tylko działki dopuszczające zabudowę mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową. No, w części północnej, tej kontrowersyjnej, już wiele lat temu powstał tartak, prawda? I ten tartak funkcjonuje i w związku z tym naturalną konsekwencją rzeczy było, żeby przeznaczyć te tereny również pod usługi w pobliżu tego tartaku. I to była moja idea. Ale to rozumiem, że na etapie konsultacji zastrzeżeń nie zgłoszono. Dokładnie. Nie było żadnych uwag. Radni, w tym również pan przewodniczący, nie wzięli udziału w dyskusji publicznej. Przecież tak jak to jest w zwyczaju i zgodnie z przepisami, plany były przez kilka tygodni wyłożone w Urzędzie Gminy. Był termin na dyskusję publiczną, gdzie mógł się zgłosić każdy, czyli każdy mieszkaniec, każdy zainteresowany, posiadający tam w tamtym terenie działki, no w tym i radni. Żaden z radnych nie pojawił się, więc to, co mnie się nie spodobało, że jeśli po dwóch latach przystępujemy do głosowania i nagle część radnych ma wątpliwości, no to raczej no, źle świadczy o zainteresowaniu radnych tematem, nie? A temat był bardzo istotny i temat poruszyłem w jednym przypadku, to był to temat wałkowany, jeśli chodzi o Maks Południe, 3 lata, w drugim wypadku 2 lata, bo tyle mniej więcej trwa standardowa procedura zatwierdzania planów. Mnie osobiście zależało na zatwierdzeniu tego planu ze względu na to, że zdaję sobie sprawę z potrzeb finansowych gminy, które są niezbędne do realizacji inwestycji i w ogóle funkcjonowania gminy. Bo no niestety tych pieniędzy nam z budżetu ubywa, a nie przybywa. Przybywa nam tylko z dofinansowania do inwestycji, powiedzmy, unijnych bądź inwestycji posiadających wsparcie tego typu, jak właśnie droga na Maksie. Ale w budżecie, no niestety w tym roku dokładamy sporo. To będzie suma łącznie z budową dodatkowych sal lekcyjnych, bo oprócz sal gimnastycznych budujemy w każdej szkole, to znaczy w tej chwili już tylko w Korzyczkowie, ale w zeszłym roku wybudowaliśmy w Borzestowie 2 sale lekcyjne. I koszt tych 4 sal dla 2 szkół to jest ponad 1 000 000 zł.
Do tego w tym roku, jak wiadomo, zmniejszyła się subwencja na język kaszubski. Wprawdzie dostaliśmy z MEN-u lekkie dofinansowanie w wysokości ponad 100 tysięcy złotych, związane między innymi z tym, że pojawiło się dofinansowanie dla sześciolatków, ale to jest po prostu naturalny wynik reformy edukacji. No, skoro sześciolatki stały się nagle uczniami, prawda, czyli poszły do zerówki, poprzednio byłyby już w pierwszej klasie, no to sześciolatki otrzymały dofinansowanie. Ale per saldo do edukacji musimy dołożyć, to znaczy subwencja nam zmniejszyła się o 230 tysięcy złotych. No i teraz czekamy, ile będziemy musieli jeszcze wydać, bo w tej chwili trwają obliczenia na podwyżki dla nauczycieli, które mają nastąpić w tym i w następnych dwóch latach. Więc wiadomo, że potrzeby finansowe gminy będą ogromne. I dlatego zależało mi na terminie uchwalenia tego planu, bo chcę te tereny zaoferować jak najszybciej inwestorom. Mówi pan właśnie o tych, że wydatki rosną. Część opozycji co chwilę sugeruje panu i ma zastrzeżenie do tego, że to zadłużenie gminy też rośnie. No oczywiście, no, ja tego nie ukrywałem. No, można by zrezygnować z niektórych inwestycji, ale z których? Radni, tu też już wrócę, przecież zatwierdzili wieloletnią prognozę finansową i my realizujemy tylko te cele, które zostały już, powiedzmy, zaproponowane przeze mnie, i część tych celów to przyjąłem również po poprzedniku. Także to nie jest to, że ja przewróciłem nagle, powiedzmy, całą prognozę do góry nogami, prawda? Oczywiście ja położyłem nacisk, sale gimnastyczne to jest jakby nowum, bo odnośnie szkoły od początku, no można powiedzieć, że tym jakby zaskoczyłem radnych, ale zaskoczyłem radnych być może lokalizacją, no bo niestety poprzednia lokalizacja i wykonana dokumentacja wskazywała na to, że poprzednio gmina chciała budować salę gimnastyczną w Reszkowie. No w Reszkowie mieszkańcy sami w głosowaniu tajnym zagłosowali i przeciwko utrzymywaniu szkoły w dawnym kształcie, czyli sześcioklasowej, teraz by musiała być ośmioklasowej. Po prostu nie było tam dzieci, także to jest proces naturalny. No więc byłoby idiotyzmem ekonomicznym budowa sali dla szkoły, do której uczęszcza 40 paru dzieci, a do innych szkół typu Korzyczkowo, szkół podstawowych czy Bożystowo będzie uczęszczało ponad 150 dzieci. Więc czyli mówi pan, że to zadłużenie jest konieczne, a w perspektywie dobre dla gminy? Oczywiście, ale ja myślę o zmniejszeniu zadłużenia i to zmniejszenie zadłużenia, no to jest wiadomo, rozwój gminy w kierunku pozyskania inwestorów działających w produkcji, w usługach, czyli budowa hal, być może hal magazynowych. Powiedzmy, oczywiście to nie będzie produkcja i nie może być produkcja uciążliwa, ale skoro gmina posiada kilkadziesiąt hektarów na maksie i tam w planie zagospodarowania, w tym starym, który zacząłem zmieniać na początku kadencji, były działki, w większości działki mieszkaniowe i przez 3 lata sprzedaliśmy, co podkreśliłem na sesji Rady Gminy, sprzedaliśmy jedną działkę mieszkaniową, no to trzeba było z tym coś zrobić, dlatego nie ma co się tutaj ociągać. Zobaczymy. Ja uważam, że decyzje te, które teraz podjęliśmy wspólnie z przeważającą częścią Rady Gminy, bo ostatecznie Rada Gminy zagłosowała w większości za uchwaleniem tych planów, no pozytywnie się odbiją w następnej kadencji. Ja nie myślę tylko w kategoriach czteroletnich, jednej kadencji, tylko myślę w kategoriach przyszłościowych. I w przyszłej kadencji to zadłużenie między innymi zacznie spadać, jeśli się pojawią podatki z działalności gospodarczej, bo przypomnę, że od powierzchni
powiedzmy usługowej, podatek wynosi 22 zł od metra kwadratowego, więc każda działalność typu produkcyjno-usługowego przynosi konkretne rezultaty. No, oczywiście budowa domów też przynosi podatki, no ale jest to powiedzmy podatki od domku to jest rzędu kilkuset złotych, a podatek od jakiejś dużej hali to jest podatek rzędu kilku tysięcy złotych. No i taka jest skala. No właśnie, nawiązaliśmy do działek, nawiązaliśmy też do przyszłości. Na tej samej sesji dostał Pan zielone światło na nabycie pewnej działki pod budowę przyszłego urzędu gminy. To jest melodia przyszłości. Tak, oczywiście. Nie ma w tej chwili planów, ale takie sygnały to też nie jest mój autorski pomysł, tylko po rozmowie z pracownikami Urzędu Gminy, głównie powiedzmy z kierownictwem, no, podjąłem działania w celu no, zabezpieczenia działki, bo trzeba od czegoś zacząć. Nie? I w związku z tym, no to również potrzeba pieniędzy. W tej chwili wolnych środków nie mamy na zakup działek i dlatego tak pilną jest sprawa powiedzmy zmiany planów na MAKS-ie, ale również połączyłem to z drugą uchwałą i tu radni też udzielili zielonego światła, za co im bardzo dziękuję. Wykazali się dalekowzrocznością. Udzielili zgody na zbycie młyna w Mielonku. Jest to obiekt już stary, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. No, gmina nie posiada środków, a wpływy z dzierżawy nie pokrywają no, kosztów, powiedzmy, renowacji, utrzymania tego obiektu. I dobrze by było, żeby zajął się tym inwestor prywatny, który też prawdopodobnie zwróci się o jakieś dodatkowe środki zewnętrzne. Mówimy o wielu zmianach, a to jest też strefa innowacji. A wiem, że gmina Chmielno niedawno dostała wyróżnienie w sferze innowacji. No, zgadza się to. No myślę nie tylko o sprawach, no, te decyzje, o których mówiliśmy, plany zagospodarowania, sprzedaż, kupno działek, no są decyzje strategiczne akurat tego typu, no ale żeby najistotniejszą sprawą jest właściwe funkcjonowanie, sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy i w tej chwili bez elektronizacji nie da się po prostu działać. No, w połowie roku wejdą, właściwie jesienią wejdzie, przynajmniej takie są plany ze strony rządu, elektronizacja zamówień publicznych. Także my niejako wyprzedziliśmy ten krok i już w zeszłym roku nasza gmina wspólnie z kilkunastoma gminami z województwa, z północnej części województwa pomorskiego podpisała umowę partnerską na temat rozwiązań elektronicznych, elektronicznego obiegu dokumentów, dokumentacji w gminie. No i w związku z tym miałem przyjemność w marcu odebrać nagrodę, jest to nagroda ta symboliczna, jako lider innowacji za wdrożenie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach poprawiających życie mieszkańców. No to jest krok, który rzeczywiście usprawni. No i taka jest tendencja również w Unii Europejskiej do zwiększania obiegu elektronicznego dokumentów, a zmniejszania tej dokumentacji papierowej. No docelowo papiery mają zniknąć z biurek, choć pewnie to nie nastąpi tak szybko. Ostatnie pytanie, którego nie mogłem nie zadać. Wybory 2018 przed nami. Będzie Pan kandydatem na drugą kadencję? No, myślę, że tu pierwszy raz tak zdecydowanie będę udzielał odpowiedzi, bo powiem tak, wahałem się, zastanawiałem, bo miałem już pytania z innych mediów w tej dziedzinie, więc teraz chciałbym już oficjalnie ogłosić, że nie zamierzam kandydować na następną kadencję. Zresztą przychodząc na to stanowisko, tak jak niejako sygnalizowałem, czy być może tylko jednokrotnie zasygnalizowałem to, że prawdopodobnie nie będę się starał o wybór w drugiej kadencji. No, to wynika z kilku czynników, nie?
Ale między innymi też z czynników zewnętrznych, nie? Dlatego, że powiem, no pierwsze dwa lata współpracowało mi się doskonale z administracją rządową. Teraz bym powiedział, na szczeblu lokalnym dalej współpraca no, odbywa się, bym powiedział, poprawnie. No, dowodem jest chociażby to wsparcie na budowę tej drogi, tak zwanej schetynówki na Maksie. No ale niestety klimat koło samorządów no, nie jest sprzyjający, nie, powiedzmy. Więc samorządy, ja już to widzę w tej kadencji, bo mam możliwość porównania, powiedzmy, tego etapu, powiedzmy, 3 lata temu, 2 lata temu i widzę, co się dzieje teraz. No, w tej chwili przybywa nam zadań, te zadania są no, nakładane na samorządy, no, chociażby edukacja jest tematem takim, a jak widać to wsparcie finansowe nie nadąża, czy nie jest, powiedzmy, adekwatne do zadań stawianych przed samorządami. Także naprawdę następna kadencja będzie trudna pod względem finansowym i dlatego też myślę, i dlatego tak ważne są te działania, które robię w celu zwiększenia dochodów w następnej kadencji. Także ja nie myślę, tak jak powiedziałem tutaj już w trakcie tego wywiadu, nie myślę tylko o swojej kadencji, ale myślę o przyszłej kadencji. Niezależnie kto będzie stał na czele gminy, to problemy będzie miał te same, co ja mam. A nie ma pan obaw, kto będzie w perspektywie te wszystkie inwestycje, ten rozwój gminy nad tym czuwał? Nie ma pan obaw? Nie, nie mam obaw, dlatego że uważam, że klimat w gminie i po pierwsze struktura zarządzania gminą zmieniła się na tyle. To zmieniła się oczywiście za moją, powiedzmy, wolą i no, też przy pewnym oporze części radnych. No niestety tu muszę znowu wspomnieć przewodniczącego. Ale zmieniła się na tyle, to znaczy część zadań przejęła spółka gminna, spółka komunalna, która zaczęła działalność w kwietniu zeszłego roku, więc można powiedzieć działa dopiero rok, nie? I już widać pozytywne efekty tego działania, więc idę w kierunku unowocześnienia gminy, też zresztą struktura stanowiskowa się zmieniła, można powiedzieć dwukrotnie były zmiany, ciągle następowały pewne zmiany obowiązków. Być może niektórych pracowników to troszeczkę, powiedzmy, stresowało, ale to jest związane również z tym, co dzieje się, powiedzmy, w skali kraju. I tu nie ukrywam, że no, pewne działania rządu idą w dobrym kierunku. No, między innymi to uszczelnienie VAT-u, w związku z tym weszły nowe przepisy związane z VAT-em, w związku z tym w gminie powołaliśmy tak zwane Centrum Usług Wspólnych, prawda? Dokładnie to powstały dwa centra osobno. Jest Centrum Usług Wspólnych dla szeroko pojętej pomocy społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale łącznie z jednostkami towarzyszącymi, ale i osobne jest dla tak zwanych SUF urząd. Także to struktura, bym powiedział, urzędu też się zmieniła, no idzie w kierunku unowocześnienia, usprawnienia, dlatego uważam, że zostawię, powiedzmy, urząd po sobie, który no, będzie działał sprawnie i, że tak się wyrażę, nie obawiam się, że ktoś to popsuje, bo nie będzie już tak łatwo wrócić do tego stylu zarządzania, który był w poprzedniej kadencji. Nie będzie tak łatwo popsuć tego, które moim zdaniem no, działa w tej chwili coraz lepiej i działa dobrze. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Jerzy Grzegorzewski, wójt gminy Chmielno. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.